wszystkich tak oficjalnie powiem, że spotkaliśmy się z powodu 10. rocznicy powstania przy klubie sportowym Klepardia Rady Seniorów. To są zawodnicy, którzy kiedyś grali bądź działali, czyli działacze również w klubach Krowodrza, w klubach Prądnicki i potem w Klepardii, która powstała właśnie z połączenia tych dwóch klubów. Jeszcze zanim zaczniemy oficjalne uroczystości, prosiłbym może chwilką ciszy uczcić pamięć naszych kolegów, którzy odeszli w tym roku. Chodzi mi szczególnie o prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Jerzego Kowalskiego, Andrzeja Gaja, Zdzisława Srokę, to jest koszykarz, który kiedyś grał w Prądnickim, a w tym roku również od nas odszedł, i Kazimierz Trojański, jest to nasz najwierniejszy kibic, który chyba był na największej ilości meczy i praktycznie skarbnica wiedzy o naszym klubie. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę może. Ja chciałbym serdecznie w imieniu Zarządu Klubu Sportowego Klepardia przywitać prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, pana Ryszarda Niemca. Przewodniczącego Wydziału Szkolenia MZPN, pana Lucjana Kraczaka. Byłych prezesów Klepardii, pana Jana Zawiślaka. Jerzego Prażucha. Jarosława Markę. Chrystus, który sam przyszedł przez ziemię, dobrze czyniąc, powiedział, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie i miłości, prawidłowo się rozwijał i innych dopomagał w rozwoju. Wy także łączycie się w waszym stowarzyszeniu sportowym nie tylko dla własnego dobra, ale i w tym celu, aby przez zespolenie wysiłku służyć dobru innych ludzi. Prośmy wspólnie o obfite Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków klubu piłkarskiego Klepardia. Niech się zjednoczą w pracy i służbie dla braci, tak jak dziś z tym sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przekazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się służbie braci. Pobłogosław ten sztandar należący do Stowarzyszenia Sportowego Klepardia. Sprawa by wszystkich, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i chodni nieśli pomoc innym. Niech święci nasi patronowie udzielają pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Skoro sztandar, skoro wspólnota, do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, my żyjemy, co nam obca przepodzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Torinze wodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Torinze wodem złączy się z narodem. Ze szczególną radością witam prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz wszystkich kolegów zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Z ogromnym wzruszeniem i poczuciem uczestnictwa z wyjątkowym wydarzeniem w historii naszego klubu przypomnę kilka sławnych początki mojej działalności w klubie, która później zaowocowała powstaniem Rady Seniorów. Wspominam rok 1954, kiedy jako młody człowiek z nieżyjącym już niestety Ryszkiem Sosnowskim
rozpoczęliśmy reaktywację Prądnickiego Klubu Sportowego. Zaczęliśmy od spotkań na zapleczu dzisiejszej stacji sanepidu tutaj, epidemiologicznie przy ulicy Prądnickiej. Na tyłach stacji był teren do gry w piłkę nożną, tak zwane lasy, na którym gromadziła się młodzież z Kontomacji i z Prądnika Białego. Ten teren przeznaczony do zajęć treningowych piłkarzy. Zajęcia prowadził Ryszard Sosnowski, a rad udzielał późniejszy trener, znany ze środowiska piłkarskiego, Marian Tomi. Sympatyczny i spojrzeć na ten jubileusz od strony tych wartości, które często we współczesnym sporcie, a szczególnie w piłce nożnej, bywają zapominane albo zatracane. Myślę o tym, do czego został sport wyczynowy powołany. Do jego niezbywalnej funkcji wychowawczej. Proces komercjalizacji i profesjonalizacji naszej dyscypliny biegnie równolegle z zanikaniem tego ważnego pryncypium, jakim jest rola wychowawcza klubu. To, że łączą się i spotykają, wymieniają poglądy byli zawodnicy, sztafeta pokoleniowa sprzed lat, to jest wielkie osiągnięcie właśnie natury wychowawczej. To jest przykład, że w naszych warunkach, najpopularniejszej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna, możliwa jest ciągłość międzypokoleniowa, co w zestawieniu ze zjawiskiem, które powszechnie rozkwita. Przyszedł,
podpisał, skończył się kontrakt, poszedł. Przyjechał na trening, odjechał. Nie ma aury tej, która jest w sporcie najważniejsza, która spaja ludzi w jednym celu. Wprawdzie przy takiej ludycznej, zabawowej historii, jaką jest sport, ale przy tych emocjach, które on wywołuje, wartości moralne zyskują niesłychanie dużo. Dlatego w imieniu Opolskiego Związku Piłki Nożnej chciałbym podziękować wam za to, że czujecie się ciągle razem, że czujecie te łokcie przystawione jeden do drugiego i że wyznajecie pewien etos tego właśnie klubu. Jego nazwa zlana z dwóch odnóg, z Prądnickiego i z Krowodrzy, ciągle przypomina te lata, kiedy w tym klubie było godnie od strony sportowej i na wyższym może i poziomie i przy większej liczbie ilości zawodników sekcji. Dotykam przeszłości, może nie tak świeżej jak 10 lat temu, ale może 20, może 30, może jeszcze wcześniej. Wszak Klepardia ma trochę więcej lat. Dotykam sprawy, która jest w moim pojęciu w realiach krakowskich, w realiach wielkich miast polskich zjawiskiem godnym rozwiązania i ciążącym na rozwoju większości dyscyplin sportu, a piłce najbardziej. Mianowicie to naturalne środowisko, w którym rozwijały i rozkwitały talenty piłkarskie, mianowicie kluby dzielnicowe, stają się, jeśli chodzi o zainteresowanie czynników, władz, samorządu, być może i struktur związkowych, drugą, a może nawet trzecią kolejnością odśnieżania. W dobrym położeniu są kluby gminne, wiejskie, gdzie samorządy potrafią wygenerować takie środki, że prowadzenie klubu jest przyjemnością, a nie łamigłówką, jałmużnictwem i swojego rodzaju smutnym sobieractwem. Myślę, że najbliższe lata i dzień dzisiejszy powinny w naszym środowisku wzbudzić ten rodzaj refleksji, żeby zagrodzić drogę pauperyzacji, zubożaniu i zawężaniu możliwości horyzontów rozwojowych klubów dzielnicowych Krakowa. Nie tak dawno odbyła się kampania, rok temu z okładem, wyborcza do samorządów lokalnych, miejskiego, dzielnicowych, etc., etc. Wielu ludzi kandydujących do władz, aspirujących do sterowania życiem społecznym tego miasta, deklarowało, że tak, pamiętamy, chodzi nam o powszechny dostęp do kultury fizycznej, do małych klubów i tak dalej, i tak dalej. Warto od czasu do czasu przypomnieć naszym, tym ludziom, które żeśmy wybrali, coście zrobili przez ostatni rok. Czy wróciła ta mantra wypowiadana z taką swadą w kampanii wyborczej, kiedy trzeba było zdobywać punkty na rynku rywalizacji między partiami? Kończę i chcę powiedzieć, że tych rząd odznaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej to nie jest mechaniczny gest i formalność czczała. Tym
materializowane są uczucia, ciepłe uczucia pod adresem tych wszystkich, którzy torowali drogę współczesnym sportowcom. Wam, drodzy koledzy, jubilaci. Gratuluję Wam tych odznaczeń i mam nadzieję, że podtrzymają Was znaną i dobrą wolę bycia z klubem na dobre i na złe. Dziękuję bardzo. Honorową odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej został oznaczony Józef Popiołek. Zapraszam serdecznie. Proszę Panie Prezesie. Złotą honorową odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej został uhonorowany Mieczysław Sorówka. Zapraszam. Srebrną honorową odznaką został oznaczony pan prezes Jan Zawiślak. Srebrną honorową odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej został oznaczony kolega Golemo Jerzy. Srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej został oznaczony Łakomski Andrzej. Złotą honorową odznaką Małopolskiego Związku Piłki Nożnej został oznaczony pan Józef Popiołek. Dziękuję za wszystko. Legitymację. Proszę bardzo. Ponownie złotą odznaką Małopolskiego Związku Piłki Nożnej został oznaczony prezes Zawiślak. Srebrną odznaką honorową Małopolskiego Związku Piłki Nożnej został uhonorowany Kazimierz Kozakowski. Srebrną odznaką Małopolskiego Związku Piłki Nożnej został honorowany Włodzimierz Adamczyk. Srebrną odznaką Małopolskiego Związku Piłki Nożnej został oznaczony pan Władysław Piecień.
Srebrną odznaką honorową Małopolskiego Związku Piłki Nożnej został odznaczony pan Andrzej Łakomski. Medalami 90-lecia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zostali odznaczeni pan Tadeusz Furtak. Pan Stefan Jaśko. Pan Czesław Piech. Pan Mieczysław Surówka. I bez pomyłki. Szanowni Państwo, pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za udział w naszej uroczystości 90-lecia powstania Rady Seniorów przy Klubie Sportowym Klepartia. Dziękuję prezesowi MZP, panu Ryszardowi Niemcowi za obecność podczas uroczystości i podkreślenie w ten sposób wartości małych klubów, niedocenianych często przez władze MZP i PZP. Działaczom naszego klubu za pomoc przy organizacji i realizacji obchodów tak ważnego jubileuszu, za przywiązanie i pracę na rzecz klubu, zaangażowanie i praca pozwalają nam wszystkim wspólnie cieszyć się z osiąganych sukcesów po pewnego roku. Wiemy wszyscy, że Klepartia to historia, która musi być cały czas pisana nowymi wydarzeniami i sukcesami w przyszłości. Dziękuję wszystkim za doznaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia. Mam nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, a także wspólne świętowanie kolejnych, równie udanych jubileuszy. Zbliżamy się już do zakończenia tej oficjalnej części. Proszę o powstanie wszystkich poczet sztandarowych. Drodzy panowie, zbliżamy się do przeżywania takiego szczególnego czasu, kiedy to Chrystus po raz kolejny pragnie zamieszkać między nami. Po raz kolejny pragnie zejść tutaj na ziemię. Co prawda obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia i tą pamiątkę przeżywamy już od niemal 2000 lat. Życzę wam, żeby każde wydarzenie, które dokonuje się w waszym życiu, było pełne dobra, pełne pokoju, pełne radości i szczęścia. Życzę, żeby każde przedsięwzięcie na boisku, w szatni, w zarządzie, w spotkaniu innymi klubami przynosiło rozwój klubu, przynosiło rozwój tego dobra, kiedy ktoś go zapoczątkował przed wami, a wy to dalej kontynuujecie i kultywujecie. Niech ten Chrystus się rodzi każdego dnia, także was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Naszym zwyczajem jest tak, że sobie wszyscy nawzajem składamy życzenia i myślę, że przy tym zwyczaju pozostaniemy, opłatki są na stołach.